Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 133 odcinku końcówek wieżowych. Pozycja jest równa, czarne mają kontrę. Nic złego się nie dzieje. Białymi, Cunningham, czarnymi, Jan Jakub, Löwenthal, partia grana w Londynie w 1856 roku. A jeszcze mam trochę tych końcówek, starczy. Ktoś się pytał, czy ja zdążę. No zdążę, no. Obiecuję, że nie umrę, dopóki wszystkich końcówek wieżowych nie skomentuję. Pozycja jest równa, czarne biorą piona, tracą dwa na królewskim, ale za piona wygrywają wieżę i powinny zremisować. Jednakże, ponieważ pionki H i G mogą iść szybko, czarne muszą się spieszyć. Wieża F7, wieża A3, szach, król B4, wieża H5. Tu najlepiej było odejść wieżą na A1. Wieża B3, wieża C3 nie wypuszcza wygranej. Wieża H8 i teraz nastąpiło nie wiadomo po co wieża C5. Wieża C5 nie wypuszcza wygranej, można było dawać szachy. Można było dawać szachy, ale najprościej do remi prowadziło A3. Pionka, proszę sobie zapisać, pionka pchamy jak najszybciej, bo ma trzy kroki, będzie miał dwa. Pion zaawansowany ogranicza wieżę. No wieża C5 i białe piony ruszyły. Jeszcze przegranej nie ma. A3. Zwracam uwagę, że ten pion mógłby stać na A2 i byłaby przesłona na A5. Wieża E8. Z tamtej strony wieża nie mogła iść, bo byłaby przesłona. A2. Wieża E1. Wieża A5. Wieża A5 dobry ruch, ale trzeba wziąć wieżę. Szybciej remisowało to. Szybciej remisowało to. Wieża A5. Wieża A1. I teraz konieczne było król C3 czy król B3, wszystko jedno. I wtedy były szanse na remis. Jednakowoż, jak wgłębimy się w pozycję, to remis już nie ma. To jedno tempo zgubione tam zdecydowało, że nie ma. Król idzie w złą stronę. Biały król nie puszcza. Za chwilę będzie można, jeżeli pionki zrobią ruch do przodu, to same dojdą. Pięć ruchów nie dochodzą, cztery ruchy dochodzą same. Szach i wieża H4, wieża A2, król D7 i wieża E2. Proszę bardzo, w 1856 znano już pozycję Luceny. Wieża odcina króla wzdłuż pionowej i będzie budowanie mostu. Zobaczymy, czy było budowanie mostu. Tu przypomina manewr, że król odchodzi w bok. I wieża E4, budowanie mostu. Jak to możliwe, żeby znać pozycję Luceny przed urodzeniem Luceny? Żartuję. Lucena żył 300 lat wcześniej. I to już czarne nie, bo też znały pozycję Luceny. Król odcięty o dwie linie i nie łapie piona. Gdyby mógł przyjść na F7, to by czarne się uratowały. Bardzo pouczająca końcówka. Dziękuję za uwagę.